witam Państwa bardzo serdecznie w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania. Kolejny gość, tym razem temat myślę, że dotyczy większości z nas i warto o nim porozmawiać. Moim gościem będzie psychoterapeutka pani Anna Wagner-Juszkiewicz, koordynator lokalny akcji Reakcja w Depresji. Witam serdecznie pani Anno. Dzień dobry. 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W związku z tym będzie organizowana akcja społeczna. Co to jest za akcja? To jest akcja, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej depresji, ale też odczarowanie depresji, pokazanie jej troszeczkę inaczej, nie tylko w kategorii choroby, w kategoriach biologicznych, ale też pokazanie jej w takich kontekstach społecznych, kulturowych, w kontekście życia i kryzysu. Czy powinniśmy się bać depresji? Bo faktycznie coraz częściej o niej słyszymy, coraz więcej znanych osobistości się do niej przyznaje i chyba to dobrze. Faktycznie, temat odczarowujemy. Ja się zastanawiam trochę nad tą kwestią bania się depresji, ponieważ depresja faktycznie, kiedy nie jest leczona, kiedy nie dostaje, kiedy osoba w depresji nie dostaje w porę odpowiedniego wsparcia, ma poważne konsekwencje, tak, łącznie z tym, że w niektórych przypadkach kończy się śmiercią. Natomiast zasadniczo jest tak, że trochę ten lęk przed depresją też nakręca samą chorobę. No też mi się tak wydaje i chyba to jest taki temat, o którym warto jest mówić. Cała akcja, jak ona będzie wyglądać? Co będzie się działo podczas tej akcji? Podczas akcji będzie kilka spotkań z różnymi osobami, z różnymi adresowanymi do różnych grup, do różnych osób mieszkających w Szczecinie. Pierwsze spotkanie będziemy mieć już 23 lutego w Łaźni. To będzie taka prelekcja dotycząca właśnie depresji, jej kontekstów, tego jak pojawia się w naszym życiu, albo jak żyć, żeby w miarę możliwości się nie pojawiała. Mhm. 4 marca będzie warsztat dla studentów psychologii, w czasie którego też będziemy trochę inaczej patrzeć na depresję. Ale też na sposób wspierania osoby, która do profesjonalisty w sprawie depresji przychodzi. Będzie też spotkanie na Osiedlu Majowym 17 marca z mieszkańcami Prawobrzeża. Gdzie można te informacje wszystkie znaleźć? Gdzie możemy pójść, co jest właśnie organizowane w ramach tej akcji Reakcja Depresji? Wszystkie informacje są na stronie, strona nosi tytuł reakcjawdepresji.pl. Prosta nazwa, łatwo zapamiętać. Można też znaleźć na Facebooku zarówno Reakcję w Depresji, jak i gabinet psychoterapii na stronie, którego również będą znajdować się wszystkie szczecińskie informacje dotyczące tego, co się dzieje. Tak jeszcze odchodząc od samej akcji, a wracając do tematu depresji, tak jak pani wspomniała, że też ważne jest chyba to, jak radzić sobie z osobą, która tą depresję ma. Bo jedno to jest, jak ta osoba, która ma depresję, jak ona musi sobie ze sobą poradzić, nauczyć się funkcjonować w codziennym życiu, ale to jest też wyzwanie dla osób bliskich, znajdujących się w otoczeniu osoby chorej. No tak, towarzyszenie osobie w depresji jest sytuacją trudną. Wyzwanie jest to na pewno. Jest to wyzwanie, ponieważ trochę tak jest, że jest to osoba, której cierpienie w jakiś sposób jest widoczne. Jeżeli jest nam bliska, to na pewno bardzo nas obchodzi. Jednocześnie jest to trudne też dla samej osoby towarzyszącej często emocjonalnie. Ja myślę, że też coraz bardziej obawiamy się, coraz mniej mamy w sobie też takiej przestrzeni na wspieranie osoby w kryzysie. I to też nie mówię w takich kategoriach czegoś złego, co się z nami dzieje, tylko też czasem takiego lęku trochę na wyrost. Niepotrzebnie chyba zupełnie.
trochę niepotrzebnie. Wie pani co, to zawsze jest kwestia indywidualna. To zawsze się tak mówi i to bardzo często się zgadza, że wszystko zależy od punktu widzenia, tak? Od punkt siedzenia, od punktu widzenia, jakby u każdego to jest bardzo indywidualne podejście. Każdy inaczej ten moment przechodzi w swoim życiu. Jednym jest trochę trudniej, inni mają trochę łatwiej, mają na przykład lepsze wsparcie. Inni tego wsparcia na przykład mniej potrzebują, bo może trochę więcej potrzebują właśnie samotności, żeby sobie ze sobą poradzić. Więc faktycznie nie jest łatwo tak sobie poradzić z każdym. Ja sobie myślę, że to też jest pewne wyzwanie, jak być ze sobą chorą na depresję i jednocześnie samemu zadbać o siebie w tym wszystkim. Bo też pamiętajmy, że kiedy towarzyszymy kogoś w jego trudach, kryzysach, chorobie, też potrzebujemy sami jakoś zachować swój grunt pod nogami, zachować siebie. To tak jest, że każdy z nas potrzebuje tego wsparcia. To na pewno, ale myślę, że nie mamy co jakoś demonizować tego zjawiska, bo tak jak wspomniałyśmy, to naprawdę dotyka dużej części ludzi, biorąc pod uwagę, jak szybko to życie nasze w tej chwili mija, z iloma bodźcami musimy się stykać, z iloma kryzysami różnych rodzajów, bo czy związanych z pracą, czy związanych z rodziną, tego naprawdę jest dużo i może nie, bo nie można może powiedzieć, że depresja to jest po prostu trochę słabszy dzień, bo to jednak tych czynników jest dużo w jakimś okresie czasu, gdzie nas to cały czas tam, cały czas nas gdzieś tokuje, ale jakby nie bać się tego, bo każdy może mieć po prostu taki właśnie słabszy dzień, tydzień i na pewno można sobie z tym poradzić, bo w końcu mamy pełno specjalistów i tylko trzeba się zgłosić, jeżeli czują, że jest taka potrzeba. No ja sobie myślę, że zasadniczo to też nie zawsze tak jest, że jak mamy słabszy dzień, przychodzimy do domu albo budzimy się w sobotę rano i mamy ochotę nie wychodzić z łóżka i snuć się cały dzień w piżamie po domu, to niekoniecznie jest to oznaka depresji. No więc właśnie. Też sobie myślę, że w życiu każdego z nas zdarzają się różne sytuacje życiowe. Takie doświadczenia właśnie jak smutek, ale też zmęczenie, czasem też rozpacz. One gdzieś są częścią naszego życia. I taka próba unikania ich, uciekania przed nimi, gdzieś nakręca, jest jednym z mechanizmów, które nakręcają depresję. Myślę, że to, co jest ważne tak naprawdę w życiu każdego z nas, to zadbać w takich trudnych chwilach o swoje własne wsparcie. Znaleźć odpowiedzi na to, co mnie wspiera, ale też czego potrzebuję. Co jest dla mnie teraz dobre. Myślę, że to dobra, może nie tyle rada, ale faktycznie takie coś, nad czym warto się zastanowić i jak poczujemy, że jest nam trochę gorzej, to właśnie się zastanowić, czego potrzebujemy i ewentualnie te dni, które będą teraz, reakcja w depresji od 23 lutego, gdzie będzie taka możliwość, żeby spotkać się z fachowcami, żeby porozmawiać na ten temat, dowiedzieć się czegoś więcej o samej chorobie, to jest dobry moment, jak najbardziej. To jest dobry moment, żeby przyjść na spotkanie, posłuchać, być może o coś zapytać, pomyśleć. Umówić się również na konsultację, bo to też jest taka możliwość. Część tej akcji. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Reakcja w depresji.pl, dobrze? Nic nie pomyliłam. Prosta nazwa, łatwo znaleźć, także serdecznie Państwa zapraszamy. Ja Pani Anno dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim bardzo. Gościem była psychoterapeutka Anna Wagner-Juszkiewicz, koordynator lokalnej akcji Reakcja w depresji. Zapraszam teraz na krótką przerwę. Po przerwie już ostatni gość w dzisiejszym programie.